Notebook LM to z pewnością jedno z najbardziej funkcjonalnych narzędzi AI dostępnych w tym momencie na rynku. Co najlepsze, platforma jest dostępna całkowicie za darmo. Z powodzeniem Notebook LM może zastąpić wiele funkcji czatu GPT. W tym filmie pokażę Ci 10 funkcji i pomysłów na wykorzystanie Notebook LM. Aby zacząć korzystać z narzędzia Notebook LM, wejdź na stronę notebooklm.google. Widzimy tutaj komunikaty i powitanie w języku polskim, a z nowości mamy tutaj na pokładzie Gemini wersji 2.0, czyli jeden z najnowszych modeli Gemini w tym momencie. Klikamy ten czarny przycisk Wypróbuj Notebook LM i zaczynamy. Aby stworzyć pierwszą notatkę, klikamy w ten przycisk Utwórz nowy. Teraz możemy dodać źródła, na których podstawie chcemy tworzyć właśnie nasze notatki. Aby przesłać źródło, możemy wrzucić tutaj nasz plik, może to być na przykład PDF, notatka, czy też dokument audio. Natomiast jeśli zjedziemy niżej, możemy tutaj załączyć m.in. link do jakiejś strony, filmu YouTube i tak dalej. Ale do tego przejdziemy w kolejnych częściach filmu. To, na co chcę zwrócić tutaj jeszcze uwagę, to, że mamy tutaj limit aż 50 źródeł notatek, które możemy wgrać. Jest naprawdę bardzo dużo i to zdecydowanie przewyższa inne narzędzia AI, takie właśnie jak ChatGPT. Ja dla przykładu wrzucę tutaj dokument tekstowy z mojego artykułu z bloga podróżniczego, co warto zjeść na Cyprze, czego spróbować. Wrzucamy i w tym momencie sztuczna inteligencja przetwarza naszą notatkę. Musimy poczekać kilka sekund, tak jak widzisz, w tym momencie jest już to gotowe. Od razu po załadowaniu wita nas podsumowanie, co znajduje się konkretnie w danym źródle. Drugą funkcją w Notebook LM, którą chcecie pokazać, to konspekt kursu. Moim zdaniem jednak lepiej nazwać to nauka z AI. Już Ci pokazuję, jak to działa. W prawym bocznym menu pojawia nam się tutaj kilka dodatkowych kafelków i między innymi mamy tutaj właśnie konspekt kursu. Wybieramy tą opcję i czekamy chwilkę, aż sztuczna inteligencja przygotuje dla nas treści. Tutaj na dole mamy progres, w jakim aktualnie się znajduje. Ok, gotowe, więc klikamy sobie w tą nową notatkę. I dlaczego moim zdaniem powinno się to nazywać nauka z AI? No zobacz, mamy to bardzo fajnie przygotowane. Najpierw mamy pojęcia i najważniejsze elementy z danego źródła, czyli na przykład właśnie coś takiego. A jeszcze niżej mamy quiz, czyli pytania, na które powinniśmy odpowiedzieć, aby jak najlepiej utrwalić sobie wiedzę z danego źródła. Dlatego uważam, że jest to świetne narzędzie do nauki. I na przykład pierwsze pytanie, czym jest meze i jakie są jego główne cechy? Meze to zestaw małych porcji różnorodnych dań. I co jeszcze fajne w tej opcji nauki z AI, to tematy esejów, czyli przykładowe tematy, na które możesz napisać właśnie jakiś artykuł, jakiś esej. Ok, zamknijmy to i przejdźmy do trzeciej funkcji, a jest nią oś czasu. Jednak aby pokazać tę funkcję, utworzymy nowy notatnik z innym źródłem. I tym razem skorzystamy z opcji wklejenia linku, więc wybieramy tutaj opcję witryna. Teraz otwieramy sobie Wikipedię i ja użyję tutaj jako przykład wpisu o historii Polski. Kopiujemy sobie link i wklejamy go do Notebook LM. Czekamy chwilę, aż nasze źródło zostanie przetworzone i załadowane. Teraz tutaj z prawego bocznego menu wybieramy opcję oś czasu i czekamy kilka sekund, aż notatka zostanie wygenerowana. Klikamy w wygenerowaną notatkę i teraz zobacz, mamy wszystko ułożone chronologicznie o historii Polski, a w zasadzie ziem Polski, bo tutaj już na początku mamy 200 tysięcy lat przed naszą erą. Całość została właśnie posegregowana odpowiednio i ułożona na osi czasu. Czwartą, a zarazem jedną z moich ulubionych funkcji Notebook LM jest możliwość czatowania z filmami. Aby skorzystać z tej opcji, możemy dodać na przykład nowe źródło, a następnie zjeżdżamy niżej i wybieramy tutaj opcję YouTube. Teraz musimy wkleić link do filmu. W tym celu ja wchodzę tutaj na mój kanał i wybieramy jeden z filmów, na przykład niech to będzie ten AI tworzy sklep internetowy. Jak stworzyć? Klikamy w przycisk udostępnij i kopiujemy link. Wracamy do Notebook LM i wrzucamy tutaj skopiowany adres. W tym momencie nasze źródła danych są kompletnie ze sobą niepowiązane, więc aby uzyskać lepszej jakości odpowiedzi, odznaczę jedno źródło. Ja wybieram tutaj akurat historię Polski, bo chcemy rozmawiać z naszym filmem. Teraz w łatwy sposób możemy wejść w interakcję z filmem, na przykład klikając jedną z podpowiedzi, czyli jakie są ceny i plany w sklepie internetowym generowanym przez sztuczną inteligencję. I mamy odpowiedź. Wideo omawia atrakcyjne plany cenowe, które zaczynają się już
od 40-45 zł miesięcznie. Jeśli chcesz stworzyć swój sklep internetowy za pomocą sztucznej inteligencji, to link do filmu wrzucam na dole. W opisie znajdziesz film oczywiście również także na moim kanale. Piątą świetną funkcją w Notebook LM jest możliwość analizy audio, czyli możesz na przykład nagrać na dyktafon jakąś notatkę głosową, a następnie w Notebook LM z nią czatować, rozmawiać, poprosić o podsumowanie, o zebranie tego w całość albo o ulepszenie swoich pomysłów. Żebyś widział, jak przebiega tutaj cały proces, pokażę Tobie tutaj dokładnie od nagrania dźwięku do przetworzenia, żebyś miał pewność, że Notebook LM dobrze przetwarza nagrania audio. Ty oczywiście, jak wspomniałem, używaj do tego dyktafonu ze swoimi realnie wartościowymi notatkami. To jest przykładowe nagranie audio, w którym testujemy narzędzie Notebook LM i jego możliwości. Pozdrowienia z Poznania. Ok, nagranie gotowe, trochę przyciąłem, zapisujemy. I dodajmy kolejne źródło. Tym razem wrzucamy tutaj nasz plik audio. Ekstra, podsumowanie naszego audio jest dłuższe w sumie niż treści, którą tam wypowiedziałem, ale wszystko jest zrobione świetnie. Czyli mamy krótki plik audio nagrany na testy programu Notebook LM i mamy pozdrowienia z Poznania. Skoro już wiesz, jak przetwarzać pliki audio za pomocą Notebook LM, to szóstym pomysłem jest przetwarzanie swoich nagrań ze spotkań z klientami. Mogą to być nagrania rozmów telefonicznych albo spotkań online. Do nagrywania spotkań online, na przykład w Google Meet, możesz użyć aplikacji Otter. Ma ona także dostępny darmowy plan. Więcej takiej aplikacji znajdziesz w moim filmie Top 10 narzędzi AI. Wspomniałem już o bardzo dużym limicie załączonych plików, bo jest to aż do 50 źródeł. To, co warto jeszcze wiedzieć, co przeważam, korzyści Notebook LM względem na przykład czatu GPT, to kontekst, który jest naprawdę bardzo, bardzo długi. Teraz pokażę Ci to na przykładzie wrzuconej książki e-booka. Pobrałem z sieci e-booka dostępnego całkowicie za darmo, tylko dla testu. Zobacz, ma on 208 stron. Ok, i teraz wrzućmy tego e-booka jako nowe źródło w naszym notebooku. Tworzymy więc nowy i wrzucamy tutaj załącznik jako PDF. Musimy poczekać chwilkę i przy takim bardziej obszernym źródle może to potrwać nieco dłużej. Wejdźmy teraz w interakcję z całą książką, pisząc tutaj na dole polecenie do czatu. Na początek wymień mi wszystkie postacie z książki. Mam nadzieję, że nikt z Was nie będzie czytał tej książki i za chwilkę nie popsujemy mu tutaj zakończenia. A to dlatego, że w kolejnym kroku poproszę, aby sztuczna inteligencja w Notebook LM powiedziała mi, jakie jest zakończenie tej książki. Więc najpierw zobaczmy tutaj na wszystkie postacie, które w niej się znajdują. Lista jest naprawdę obszerna. Dodatkowo do każdej tutaj z opisanych postaci mamy także przypis, na którego jak znajdziemy mamy informację, w którym miejscu ta postać występuje. Dobra, poprośmy teraz o zakończenie książki. Ekstra, widzę, że tutaj sztuczna inteligencja sobie naprawdę świetnie poradziła, ponieważ daje nam informację, że nie da się jednoznacznie stwierdzić podsumowania, ponieważ przesłana książka wskazuje na to, że jest to zbiór wielu różnych opowiadań. I tutaj właśnie je wypunktowała, jak one przebiegały. Ósmą, świetnie. Jedną funkcją w Notebook LM jest możliwość tłumaczenia treści. Chcąc się uczyć na przykład angielskiego, wystarczy, że poprosisz, aby przetłumaczył Ci to na język angielski. Oczywiście możesz z tego także korzystać w drugą stronę, ponieważ książka, którą tutaj wrzuciliśmy, jest napisana właśnie w języku angielskim, więc całość została przetworzona właśnie na język polski i dalej mogliśmy w naszym ojczystym języku komunikować się ze sztuczną inteligencją, analizując treść tej książki. Dziewiąta funkcja, którą ma Notebook LM, przydać się na przykład podczas podróży, nauki, czy też jazdy samochodem. Generalnie jest to coś dla miłośników podcast. Wystarczy, że klikniemy w ten przycisk Wygeneruj, a sztuczna inteligencja przygotuje dla nas podcast na podstawie danych źródeł. Zanim to jednak klikniemy, wybierzmy tutaj opcję Dostosuj. I w tym miejscu możemy podać dodatkowe instrukcje dla AI, jak ma się zachować, co ma wziąć pod uwagę itd. Na przykład, aby skupiła się na konkretnym temacie, konkretnym źródle lub mówiła w jakiś sposób. Ja już wiem, że są tutaj opowieści o cesarzach rzymskich, dlatego takie polecenie tutaj wrzucam i robimy Wygeneruj. Teraz musimy poczekać chwilkę, to zdecydowanie może potrwać dobrych kilka minut. Ekstra, nagranie jest gotowe, posłuchajmy, jak to tutaj brzmi. Like, imagine going back to the 1800s. Oh yeah. Before airplanes even existed. Like hot air balloons, that was it. Cutting edge stuff, yeah. Tak jak już słyszysz w tym momencie, mamy tutaj głosy dwóch profesjonalnych lektorów, które naprawdę świetnie brzmią.
Jedynym minusem jest to, że jest to w języku angielskim. Tak więc zaraz pokażę Ci, jak to ogarnąć, aby mówili w języku polskim. Zanim do tego przejdziemy, zobacz jeszcze na tą świetną nową funkcję, tryb interaktywny. W tym miejscu możemy słuchać podcastu, ale co najlepsze, możemy także dołączyć tutaj, tak jakby do spotkania na żywo i wejść w interakcję z prowadzącymi podcast. I dziesiąta świetna funkcja nie jest bezpośrednio związana z Notebook LM, ale pokażę Ci, jak możesz stworzyć właśnie tego typu podcast, tylko tyle, żeby był mówiony w języku polskim, albo audiobook czy inną notatkę, tak aby łatwo Ci się jej po prostu słuchało. W pierwszym kroku musimy wydać polecenie do sztucznej inteligencji, tak aby przetworzyło nasze źródło na coś, co będzie się przyjemnie słuchało. Polecenie może wyglądać na przykład tak. Przygotuj teraz streszczenie pierwszego rozdziału. Chcę, aby było ono interesujące i musi zawierać najważniejsze informacje. Dajmy Enter, czekamy chwilkę na wyniki. Ok, streszczenie, podsumowanie jest gotowe, więc zaznaczamy je teraz i kopiujemy. I otwieramy drugie nowe narzędzie. Jest to 11 Labs. Oczywiście link do tego narzędzia wrzucam Tobie w opisie. Wybieramy zakładkę Text to Speech, a następnie wklejamy tutaj naszą treść. To narzędzie ma naprawdę bardzo dużo możliwości, dlatego teraz w skrócie pokażę Ci, jak po prostu je od razu uruchomić. W tym miejscu wybieramy głos. Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. As we are liberated from our own fear, our presence... It is not so important to know everything as to appreciate what we learn. Lista jest naprawdę bardzo długa i obszerna, na pewno znajdziesz coś, co Ci się spodoba. Mamy tu także specjalną zakładkę z głosem w języku polskim. Ale spokojnie, inne głosy też radzą sobie świetnie z naszym językiem. Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz. One przyjdą same. Sztuka życia to cieszyć się małym szczęściem. Następnie mamy dwa parametry, które po prostu sobie przetestuj, zmieniając je troszeczkę tak, aby głos brzmiał tak, jak chcesz. I klikamy w ten przycisk Generuj. Już po kilku sekundach mamy efekty, które możemy sobie tutaj odsłuchać. Mieszkańcy miasta zauważają dziwny obiekt na niebie, który okazuje się być balonem wykonanym z brudnych gazet. I oczywiście możemy sobie to także pobrać, klikając w ten przycisk i zapisując w swoim komputerze, telefonie czy innym urządzeniu. Mam nadzieję, że te 10 funkcji sztucznej inteligencji i Notebook LM przydadzą Ci się w życiu codziennym, pracy i nauce. Pamiętaj, jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego profilu, to zrób to teraz, aby być na bieżąco z praktycznym wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, bo będzie mi bardzo miło. A jeśli masz pytania, zostaw je w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!